Rozpoczął się drugi etap budowy stadionu Polonii Bytom. Powstanie druga trybuna, tym samym zwiększając pojemność obiektu do ponad 2200 miejsc. Dziś ogłoszono przetarg. Fatima Orlińska. Na wyłonienie wykonawcy miasto ma kilka miesięcy, a sama inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i buduj. Prezydent Bytomia poinformował, że budowa nowej trybuny na stadionie Polonii Bytom powinna zakończyć się w ciągu 12 miesięcy, biorąc pod uwagę również prace projektowe. Inwestycja została podzielona na etapy, co pozwoliło drużynie trenować na nowym obiekcie. Przechodzimy do realizacji drugiego etapu inwestycji polegającego na wybudowaniu kolejnej trybuny i wykończeniu dwóch kondygnacji naszego budynku. On oczywiście oprócz takich dodatkowych funkcji dla działalności pierwszej drużyny, dla działalności klubu będzie jeszcze miał na tarasie kawiarenkę dla rodziców, czyli wszystko to, co jest potrzebne, aby obiekt dobrze funkcjonował, był w pełni funkcjonalny, ale też przyjazny wszystkim odwiedzającym, czy też rodzicom dzieci, które tutaj bardzo często przebywają. Pojemność trybun zwiększy się do ilości 2200 miejsc. I to właśnie trybuna jest tym elementem historycznej, jak mówi się w mieście, inwestycji w Polonię Bytom. O zabezpieczeniu środków na ten cel zadecydowali radni podczas ostatniej sesji. To będzie trybuna wykonana na konstrukcji żelbetowej, posadowiona wyżej. Ona będzie za swój pierwszy rząd miała na takim poziomie, że będzie dużo lepiej widać niż z tej obecnej trybuny. Będzie to też trybuna zachodnia, więc widoczność będzie bardzo dobra, bo ona będzie nie pod, ale ze słońcem, więc będziemy mogli chyba mówić o lepszym, nowym standardzie na pewno. Cała trybuna będzie zadaszona, co niezmiernie ważne, szczególnie w takim okresie jak teraz i jesienią, kiedy mamy ten czas przejściowy i często pada. Nowoczesny obiekt ma służyć nie tylko lokalnemu klubowi piłkarskiemu, ale również młodzieży, która na co dzień kształci się w szkołach sportowych na terenie miasta. Polonia Bytom otrzymała prestiżową Złotą Gwiazdkę w ramach programu certyfikacji szkółek piłkarskich, co stanowi najwyższy stopień. Jak mówią pedagodzy, tak przystosowane obiekty znacząco wpływają na chęci i rozwój umiejętności, a dalej wyniki młodych sportowców. Myślę, że to jest szalenie ważne. Dobre warunki to jest większa szansa, lepsza przestrzeń na rozwój sportowy uczniów, dzieciaków, a to daje im taki fajny start w przyszłość i na podejmowanie decyzji, bo to ich uczy krzepy, sport. Dlatego to właśnie z myślą o młodych ludziach do użytku szkół sportowych oddana została nowa siłownia na terenie klubu Polonii Bytom.